Przypominamy, że Kilometry Dobra to kampania charytatywna obejmująca całą Polskę. W nazwie akcji mamy wyraz dobro, ponieważ chodzi o pomoc potrzebującym oraz kilometry, ponieważ podczas kampanii układane są odcinki składające się z monet jednozłotowych. Zaangażowane w akcję organizacje spróbują pobić rekord Guinnessa oraz ustanowić rekord Polski w długości ułożonych monet. W Zamościu do akcji przyłączył się Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO, który zbiera pieniądze na utworzenie nowych form wsparcia dla osób upośledzonych. Obecnie zbieramy także na trzecią formę opieki nad tymi osobami po 25 roku życia. To jest na świetlicę rehabilitacyjno-edukacyjną. Dzieci, które opiekujemy, są to dzieci niepełnosprawne intelektualnie, w stopniu głębokim, wymagają naszej pomocy. Po 25 roku życia nie ma już innych form opieki nad nimi. Kończą ośrodek, niektóre nie mogą pójść na warsztat terapii zajęciowej, więc nasze stowarzyszenie chce się nimi zająć. W piątek 15 kwietnia w drugim liceum ogólnokształcącym odbył się koncert na rzecz wsparcia akcji. Wystąpili w nim uczniowie, którzy swój talent postanowili wykorzystać w celu pomocy innym. Kuba Burdzy i Kamila Głowacka zaprezentowali świetną inscenizację fragmentu Macbetha. Ja na ile tylko mogłam, przeczytałam moje, wydaje mi się, jedne z lepszych tekstów. Natomiast koledzy i koleżanki z zespołu muzycznego w świetny sposób, naprawdę pięknie, jak na amatorów, bo w końcu amatorami jesteśmy, zaprezentowali różne utwory muzyczne. W akcję włączyć się może każdy, wpłacając dowolną kwotę na konto ośrodka. Obecnie znajduje się tam ponad 13 tysięcy złotych, zbiórka pieniędzy trwa, a 5 czerwca odbędzie się uroczysty finał kampanii.